Siemanko, siemanko, jestem Vertez, witam was dzisiaj na mapie Ingenator Parkour, coś takiego. Słuchajcie, zagram sobie tutaj dzisiaj na tej mapeczce. Ogólnie wczoraj, jak pewnie widzieliście na fanpage'u moim na Facebooku, zapytałem, co byście chcieli zobaczyć na kanale i nie ukrywam, ale był widoczny... O, spadłem. Był widoczny wpis, komentarz, który był bardzo lajkowany, czyli Minecraft Parkour, dlatego zdecydowałem, że dzisiaj pojawi się parkour, dokładnie tak. I jeszcze mam takie do was pytanko, taki quest, jakby nie patrzeć, żebyście napisali komentarz. Otóż, zauważyłem ostatnio na moich kanałach ogólnie, że drastycznie spadły wyświetlenia i właśnie zastanawia mnie jedna rzecz, bo tutaj właśnie wy możecie mi teraz najlepiej na to odpowiedzieć, po co ja mam się domyślać czegoś, co może być na przykład błędne. Otóż, spowodowane na początku było na początku września tym, że no oczywiście szkoła, dlatego jest mniej wyświetleń, to jest akurat wiadomo. Ale te wyświetlenia cały czas sobie tak idą w dół. Dlatego mam do was pytanie, czy po prostu wolelibyście jakieś inne rzeczy na kanale? Jeżeli tak, to po prostu napiszcie jakie. Ewentualnie możecie napisać, jeżeli widzicie to dopiero załóżmy na weekend, że na przykład oglądacie tylko w weekendy takie właśnie odcineczki, czy tam ewentualnie ogólnie co byście woleli, żeby było na kanale, żebyście po prostu częściej tutaj witali po prostu. O, tak to powiem. I oczywiście też nie ukrywam, ale myślę nad opcją znowu, tak jak robiłem no rok temu, tak dla testów w sumie, na przykład 2 odcinków dziennie. No nie byłoby to zawsze, oczywiście, ale postarałbym się, żeby pojawiały się często takie odcineczki, dlatego też możecie napisać, co sądzicie o czymś takim. No i co? Myślę, że sobie zaczniemy już tego parkurka. A propos tych 2 odcinków dziennie, tak sobie myślałem, żeby na przykład, nie wiem, ewentualnie testowo zrobić tak jakby, jak to kiedyś było, znaczy kiedyś, no z 2 miesiące temu, czyli tą specjalną promocję na łapeczki w górę, czyli na przykład jak wtedy było 5000 łapek w górę, to kolejnego dnia był odcinek z danej serii, ale tutaj wolałbym małe urozmaicenie tego zrobić, czyli na przykład jakby było te, załóżmy, o tutaj, zróbmy coś takiego, jak będzie tutaj 3000 łapeczek w górę, to jutro zrobimy sobie kolejną jakąś mapeczkę parkour na kanale. I dodatkowo będzie jeszcze jeden odcinek. Myślę, że coś takiego byłoby na pewno o wiele lepszego, bo nie wszyscy lubią parkury. Co to jest? Jakiś fighting area. Nie wszyscy lubią parkury na przykład i jeżeli dana seria by wbiła jakąś tam ilość lajków, to dla tych osób byłby oczywiście taki dodatkowy odcinek danego dnia, a dla pozostałych osób byłaby jakaś inna seria, na przykład minigierki czy coś w tym stylu. Dokładnie nad czymś takim myślałem. O, spadłem do lewy, ale fajnie. Dlatego możecie się tutaj po tym odcinku wypowiedzieć o tym wszystkim, co sądzicie. O, małe zmiany na kanale trzeba czasami wprowadzać, no. Tak, ogólnie co do live'ów, bo to też na pewno już by się pojawiły komentarze. Niedługo mnie czeka ogólnie przeprowadzka. I tak sobie myślałem, że na tym właśnie nowym mieszkaniu będę miał o wiele lepszy internet, dlatego takie live'y to by była na przykład spoko opcja już częściej, bo nic mi akurat by, o shit, przed checkpointem, nic by mi nie przeszkadzało w robieniu live'ów, tak na przykład jak to tutaj było. Jak mieszkaliśmy sobie tutaj szczęśliwi w trójkę, to często jak ktoś wysyłał film, to nie można było live'a zrobić, bo oczywiście wtedy lagowało itp. itd., ale tutaj na nowym mieszkaniu nawet jak po prostu 5 osób, załóżmy, by przyszło i wszyscy by wysyłali film. Dobra, już tutaj zginę to i tak bym mógł wtedy normalnie live'ować i to na przykład Full HD w 60 klatkach, a niekoniecznie tylko w 720p. Także dać spoko opcja, myślę, że byłyby takie live'iki z różnych minigier, z różnych serii, jakieś LAN party, jakieś wszystko ogólnie. No nie, no musiałem się zatrzymać teraz. Tak. Ej, trudny parkour. Tak z wejścia takie trudne rzeczy, no nie? Ale dobra, myślę, że już mogę ogarnąć ten temat, zakończyć. Ja sobie tutaj zrobię ten spawn pointa, bo czemu by nie? Nie spawn pointa, tylko spawn point vertex. O, proszę bardzo, level 2. Poszło nawet lepiej niż myślałem. To taka stara zasada jest, pamiętacie? Jak zrobicie spawn pointa, to często... O, czemu ja się zaśliznąłem? To często... Można na przykład łatwiej przejść. Dobra, gdzie dalej? Halo, ej, nie widzę drogi. Ja serio nie widzę drogi. Gadamy, to nie wskoczę nawet, no nie ma opcji. Tutaj też nie wskoczę. Ciekawe, naprawdę ciekawe. To jest za wysoko, myślę. No, to jest pół kratki za wysoko. Ej, naprawdę.
Ciekawa rozkminka. Wow. Ej, jak mnie tak wystrzeliło w górę? Ja chcę poznać sekret tego magicznego wyskoku. Jak to się stało? Halo, ja, czy ja czymś nie wiem? No dawaj, dawaj, dawaj. No, no wyskocz mnie tak. Jeszcze. Dawaj. No, potrafisz to zrobić. Goddammit. Jak to się stało wcześniej? Czy to było, jakieś złudzenie optyczne? Ciekawe, ciekawe. W każdym razie nie wiem, gdzie skoczyć. Bo tu na pewno wskoku nie ma. Trzeba wskoczyć tam. Co? O kij tu chodzi? Czy to jest drabinka? A, no tak. No, no jasno. No drabinka na 100% jest tutaj. W tym miejscu. Jakby nie patrzeć. Tu się nie da wskoczyć. God damn it! To coś jest nie halo. O czymś nie wiem. Może coś pod lawą gdzieś jest? O czym nie wiem. Dobra, jestem po cięciu, słuchajcie. Sprawdziłem, czy na YouTubie ktoś nie nagrał tej mapki, bo chciałem zobaczyć, jak to przejść, skoro tutaj jest trochę za wysoko i nie mogę tutaj wbić. Ale nikt tej mapy nie nagrał. Nikt tej mapy w danym momencie, kiedy ją nagrywam, nikt jej nie nagram. Nikt jej nie nagrał. Nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że to powinno być tak. No nie wiem. Nie wiem. Zobaczmy na razie na game modzie to, jak to wygląda. By wyglądał taki skok i bym sobie tutaj tak wbił, no nie? I to jest naprawdę bardzo sensowne. Bo nie widzę opcji, żeby bez tego bloczka tutaj jakoś się wbić. Nie wiem. Mapa jest tutaj zarówno zrobiona pod multiplayer, jak i single player. Na multi tutaj by ktoś mógł mnie podbić w górę, żebym tam wbił. To by miał ręce i nogi, ale coś takiego, że widzicie, jest takie nie do końca normalne, bo zobaczcie, te dwa kaktusy są na jednym poziomie. Ten powinien chyba być wyżej, żeby to było możliwe, ewentualnie, nie wiem, bez tego bloczka czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak to przejść, dlatego ja tutaj niestety, ale muszę użyć czegoś takiego, że sobie tutaj podwyższę i zobaczę, czy to jest teraz możliwe, ogólnie przeskoczenie z otrzymywaniem damage'a, taki klocek wyżej, sobie troszkę tego parkura przerobimy, o, tak, jest to jak najbardziej możliwe. Teraz się wbiliśmy tutaj. No nie wiem, serio, nie wiem jak się tutaj wbić. Nie ma żadnej drabinki, nie ma niczego. Także bardzo dziwna sprawa tutaj się rozegrała. Hop, dobra, wskoczyliśmy tutaj. Teraz musimy jakoś się tutaj dostać. Dobra, i mamy kolejny level, tak. To serio, nie wiem co tam trzeba zrobić. Naprawdę, swoją drogą peaceful jest. Okej, okej, dobra. Level trzeci. Mam nadzieję, że tutaj już obejdzie się bez takich, oj, niedobrych akcji. A, dziękuję. Znaleźliśmy dobrego emeralda. Okej, spoko. W parkurach kaktusowych przypałem jest to, że goddammit, ciągle się otrzymuje obrażenia. Przez to jest tak minimalnie trudniej, Nie wiem, czy jest jakoś, no serio, nie wyskoczyłem. Ojej, za późno spację. Nie wiem, czy oprócz damage'u tak stanowczo za wcześnie wyskakuje. Okej, dobra, bo już prawie wleciałem, czyli wiem, że tam się uda wskoczyć. Wow! O takie wybicie mi chodziło. Chyba takim wybiciem trzeba było się tam dostać. Nie wiem jak się to robi, ale coś takiego jest. No, teraz mnie ściągnęło w dół strasznie. Spoko. Czyli na pewno takim wybiciem trzeba było tam wskoczyć. Ale żeby coś takiego wyszło, to ja naprawdę jeszcze nie ogarniam tak kaktusów w takim stopniu. Także no troszkę przypał. O nie! Teraz mnie troszkę podbiło do góry. God damn it! Wyczuwam trudności. O! Znowu. Chyba, że to mnie tak wybija. Chyba, że mnie to tak wybija w górę, jeżeli
przeskoczę i tutaj w tym momencie, jak zamiast wylądować, to mnie wybija jeszcze w górę. To jest logiczne. To jest logiczne, ale przez to teraz mam trudniejszy parkour i to o wiele trudniejszy. No nie, no po prostu. Jest. Dobre. Nie, jak tu chcę spawn pointa. Ja podziękuję. O, znowu mnie troszkę... Aj, wiedziałem, że mnie zaraz coś będzie ślizgało. Co jest? O, właśnie. Dobra. O nie! Czemu? Tam jest drabinka, ja się zastanawiam, dlaczego mnie nie wybiło w górę, nie? To taka drabinka, która niekoniecznie mi pozwoli tak łagodnie przejść tamtędy. Ale okej. Jaki troll normalnie. Te trolle w parkurach są najgorsze. Myślicie, że sobie dalajcie skoczycie, no nie, w dany punkt drugi? A tutaj drabinka nad wami była i klapsik. A w mordę, jak chcę tu spawn point. Dobra. Skoczymy! Dobra, jesteśmy. Level czwarty. Tak. Tam skoki było o wiele łatwiejsze niż to w przypadku tamtej mapki, gdzie trzeba było użyć jakichś super ekstra sztuczek kaktusowych, które były przerąbane. Dobra, jak mam się dostać na tego kaktusa? Tak zapytam. Chyba wiem. Hop. Dobra. Hop. Uff, dobra. Jump boost. Chyba mam się tutaj dostać. Czy na pewno mam się tutaj dostać? Bo mi się wydaje, że to jest troll. Mam się dostać na przykład... Fuck. Nie tutaj chciałem się wbić, ale zobaczmy. A nie, no dobrze, bo myślałem, że na górę mamy się wbić i... I tak, także dobra. Kolejny level za nami. Spoko, podoba mi się. I spadliśmy do lawy, tak. No tak już to niestety bywa w tych parkurach, że... się coś nie uda. Hop. Elegancko. Hop. Switaśnie. Superancko. Spawn point, gdyż wyczuwam faila. O. Moje wyczucie powiedziało co innego niż się stało. To mnie cieszy. Hop. Super. Dobra. Uhu. O nie. Dobra. Do lawy. Niepotrzebnie modziłem tutaj ze skręcaniem, bo normalnie mogłem tutaj wskoczyć. Ale oczywiście Vertes jak zwykle chciał namodzić. Co nie? Level 6. Rabinkolandia. Tak, jak pewnie widzicie, nie zbieram tych emeraldów. No w sumie mi zależy tylko na przejściu mapy. Nie na punktach. O. Jakieś bariery mnie blokują. Okej, ale co dalej? Okej, już wiem co dalej. Hoppa. O nie, mam tutaj wskoczyć. Uff, dobra, udało się. Co dalej na tę drabinkę? Co tam jest napisane? Okej. Dobra, to tutaj może być trochę trudno. Także spawn point, oczywiście. Tak zwany set home. Właśnie dlatego, że tutaj była ta drabinka, nie tamta. Co ja sobie rozkminiłem? No właśnie, tutaj to wiele prościej. Wow! Tu była bariera, no nie! Co za trolle? Co za trolle wstrętne? Och, nie. No dobra. Wyczuwam problem. I to był ten wyczuty problem. Tak. No nie no, co jest? Co jest? Co mi tu blokuje wyskok? Za późno, czy co? To problematyczny level. Chyba w najlepszym momencie mogłem zrobić sobie tutaj, kurde, spawn pointa. Naprawdę, chyba najlepszy moment. Tutaj
jest barierę. Nie wskoczę. Jak mam dostać się do tej dziury tutaj, skoro tutaj jest bariera, co? Aha, dobra. Wiele wyjaśnia. O nie! Najgorzej. Najgorzej na świecie. Ale już jest przyjemniej, stanowczo. Tu jest, tak, tu jest bariera, która chce mnie strollować. Dobra. Uff, dobra. Spawn point. Oj. Sprint stanowczo nie był tutaj wymagany. No. Okej. Okay. O, tu też jest no. Wait. Tam się na górę nie wbijemy. Czyli musimy tutaj w to wlecieć. Super, spawn point. Okej. Okay. Dobra. To był start, czyli teraz tutaj. Okej. Okay. Sabaniowa mapeczka. O nie! Kurde, bok drabinki zahaczyłem. Najgorzej. Najgorzej, ja wam mówię. Aha. Teraz się wstrzymałem od skoku i wyszło jak wyszło. Ej no, kurde! Wartes! Nie dygaj, ryzykuj. No właśnie, o tym mówiłem. No i super. Jupi, level 7! Oh yeah! Dzięki lawo, że mnie wciągnęłaś. A ja już widziałem, jak wyskakiwał w górę i nagle takie hop do lawy. Bum 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 bum. Nie wiem, czy to bum 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 jest wymagane tutaj, ale ta drabinka jest śliska. Tak, stanowczo. Hop. O nie, teraz za szybko. Zabawy jest przy tych parkurach. Masakra. No kurde. Czyli jednak opcja pierwsza, tylko po prostu nie zlecieć z drabinki i wciskać shift za każdym razem, kiedy się ją przytula. Tak jak teraz. A, dawaj, jest! Alright, udało się. No wasz, latająca drabinka, normalnie. Szczyt wszystkiego, nie? Nie wiem, czy to jest bariera. W każdym razie, skaczemy, jest! Ło, teleport! He, bania, dobra, ja tutaj mam spawn pointa. Tutaj nie doskoczę, nie ma takiej opcji, ale zrobimy sobie... Woo! O nie, zawsze w każdym parkurze, w jakim grałem, to działało tak, że trzeba było na maksa lecieć do przodu, a tutaj nie. I z przyzwyczajenia poleciałem do przodu. Najgorzej. Najgorzej, tak. Tu trzeba się jakoś na farcie wybić. Beka, normalnie. Znowu to samo zrobiłem. God damn it, przyzwyczajenia są złe, pamiętajcie. Dobra. Jakby tutaj wskoczyć. O, dobra, właśnie tak, ja tu spawn pointa strzelam. Hop, dobra, ekstra. No nie mówcie, że ja mam tu 180 zarąbać. A nie, to... Tak, muszę zarąbać 180. No i to poleciałem. Tyle, że już możemy tutaj skakać normalnie. To dobrze, bo już się bałem. Teraz tylko się wybić trzeba, tak. Teraz trzeba się wybić, bo inaczej będzie przypał. Dobra, ładnie. Hop, dziękuję, nie ma żadnych troll skoków, nie ma. A to po to tutaj było. Jest! Level 8! Super. Hoppa! Hoppa! Jop! Och no! Wróciliśmy na start i się palimy!
Czy nam się uda przejść z podpalaczem, czy też nie? Czekajcie, ja tu chyba powinien być później, co? A nie, tu miałem spać po prostu na dół, tutaj, czyli jestem dobrze, okej, okay, fajnie. No już, przestań spać, no już, 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 już. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, wszystko wychodzi jak najbardziej. Czyli co, mam skoczyć tutaj, czy na górę dostać, dobra. Hop, jest, 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 ja zaryzykuję, znaczy, inaczej, nie będę aż tak ryzykował, wpiszę spawn point. Perfekt. Ekstra, jeszcze wyżej. Oho, dobra, 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 już myślałem, że stąd możemy zrobić sobie takiego jumpa. Aha, tutaj byśmy nawet nie skoczyli. A widzicie. Takie tu heheszki się odgrywają. Ach, jest. Dobra. A czemu tutaj zrobili skok w dół taki? To nieważne. To nieważne. Hoppa. I jest, level 9. Oui. Tak od razu? Wiecie co? No wiecie co? No wiecie co? Co to? 1 HP parkour? Again? Kurde. Weź tu teraz uważaj, nie? Wow, prawie już się wpakowałem tutaj. Uff, dobra. Spawn point. Czy na pewno? Czy pod nami jest tank? O nie, tutaj miałem wskoczyć tutaj. O nie, ale zwaliłem i spawn point teraz mi się nie przyda do niczego. No god damn it! W sumie niepotrzebnie tutaj skakałem, skoro mam spawn point na... na tym miejscu, dobra, kurde, no, no trudno, no trudno. Zostałem strollowany, nie pierwszy i nie ostatni raz. Tak. O, shit. Dobra, zrobimy to inaczej. Nie tak, nie, nie, tak nie zrobimy, stanowczo tak nie zrobimy. To nie ma sensu tak robić, zapamiętajcie. Trzeba idealnie tam wbić. Jest właśnie tak. Och, za wczesny skok. Super. Normalnie. Ekstra. Ekstra. Ekstra mapa. Ekstra mapa. Chciałem zobaczyć na shifcie. Mnie to interesowało, czy mnie zabije tylko jak tam stoję. Okej, okay, super ancko. O, kurde, dobra. Shit. No nic, no nic. Zrobię teraz co chciałem zrobić, ale przy czymś takim. Nope, ale jeszcze raz. No to wygląda na szybką opcję, która działa. Dobra. Jest, okej. Okay. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak ja mam tu wskoczyć? God damn it. Czy na pewno tutaj nie ma nic? Pomiędzy nic, nic, nic takiego nie ma. Nie, sprint! No nie, wyłączył się w trakcie. O nie, no po prostu szczyt dziadostwa normalnie. Widzieliście, że taki ekran mrugnął. O, fu. Na szczęście za pierwszym razem tutaj teraz doszedłem. Albo i nie. Albo i nie, motherfucker. Co za przesrany etap. Ło. Zło. No zło wcielone. Zło wcielone na tym etapie się dzieje. No po prostu zło. Zło, nawet Nelcia mi przyszła i tutaj mówi: cześć, kurde, wzywamy tutaj złe moce. Jestem kotem i cię udupię. No na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Dobra. O, jest, 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 powolutku, powolutku, powolutku. Dobra, powolutku, powolutku, powolutku. Dobra.
Dobra, ekstra. Jest! Jest, 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 jest. Zaryzykuję, wpiszę tutaj spawn point, nic mi nie grozi. Żeby to wpisać. Pyk. O, shit. Shit. Uff, na szczęście działa, dobrze. Ale teraz się cieszę. Kiedyś płotki, pamiętam, że jak się wpisywało tą komendę set home na serwerach, to płotki robiły w dół. Dobra. Kurde, 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 kurde. Ach, nawet nie wiem, co mówić do tego, nie? Jest, 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 jest. Powiedz, że tu wskoczę. Dobrze, 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 dobrze. Spawn point. Uff. Aha, super. Super płotek. Ale na szczęście spawn point mnie ratuje. Sobie tak wpiszę, bo widzę już, że tutaj jest nie do końca fajny skok, tak. Oby tu zadziałało. To działa! To działa! Jest, doskoczyłem spawn point. Jest, doskoczyłem spawn point, dobra. Jest! Doskoczyłem bez spawn pointa. Ale tu z przyjemnością go sobie wpiszę. Tak! O, oh, hell no, grawitacja. The lava will not kill you. Tak? Tak mówisz, ale upadek stanowczo może mnie zabić. No w sumie poradzimy sobie z tą grawitacją. Po mojemu. Okej. Okay. Ja tam chyba sobie tego nie strzeliłem na górze. No dobra. O, faktycznie. A, dobre, dobre, dobre. Uff, dobrze, dobrze, tam za nami, ja pierdzielę. Ale to było przerąbane. Okej, okay, level 10. I dobra, to by było na tyle w tym odcineczku. Tutaj zrobiłem przerwę, bo odcinek trwa jeszcze drugie tyle, także bardzo do duża mapeczka nam tutaj wyszła czasowo, o, tak powiem, czasowo, tak jest okej. Także w kolejnym odcinku sobie ją dokończymy, ona jest oczywiście nagrana, będzie czekała, tylko że wiecie, godzinny odcinek to tak trochę nie bardzo w poniedziałek, no. To co, dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobał odcinek, czekajcie na kolejną część, zostawcie koniecznie już teraz łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach, na razie, cześć, żółwik! Woo!